Z teorii gier w ramach badań operacyjnych pokażę Wam, jak sprawnie można otrzymać równowagę nasza, czyli rozwiązanie gry dwuosobowej, gdy każdy z graczy ma do podjęcia decyzję, czy podejmuje działania wynikające ze strategii pierwszej, oznakowanej A, lub wynikające ze zastosowania strategii B. W środku mamy cztery pola, w których jest określona wygrana dla każdego z graczy. Pierwsza po lewej to jest wygrana dla gracza pierwszego. Po prawej mamy strategię, wynik zastosowania strategii określonej, czyli jego wygrana gracza drugiego. I teraz równowaga nasza polega na tym, że gracz podejmuje decyzję o swoim działaniu, czy podejmie strategię A, czy strategię B, w zależności jaką mógłby teoretycznie zastosować gracz drugi, a że my nie wiemy, którą strategię on zastosuje, my rozważamy wszystkie możliwe warianty. I jeżeli gracz drugi zastosuje strategię A, gracz pierwszy może zyskać 0 albo 3, czyli dla niego jest bardziej korzystne zastosowanie strategii B, gdy gracz drugi zastosuje strategię A. Gdyby jednak gracz drugi zastosował strategię B, nasz gracz A mógłby zyskać albo 3 jednostki, albo stracić 2, więc on wolałby zyskać te jednostki 3, czyli zastosowałby strategię A. Teraz, jeżeli nasz gracz pierwszy zastosowałby strategię A, to gracz drugi mógłby zyskać albo 0, czyli nic się nie zmieniłoby, albo zyskałby 4 jednostki. Czyli przy zastosowaniu strategii A przez gracza pierwszego, gracz drugi zastosowałby strategię B. Czyli w tym miejscu mamy sytuację, że gracz pierwszy, dla niego korzystne było zastosowanie strategii A i tak samo dla gracza drugiego zastosowanie strategii B było też korzystne. Gdyby jednak teraz nasz gracz pierwszy tutaj zastosowałby strategię B, to nasz gracz drugi mógłby zyskać albo te 4 tutaj, albo stracić 2 jednostki tutaj. Czyli dla gracza drugiego korzystna jest ta decyzja i jeżeli tutaj gracz drugi wcześniej miał stosować strategię A, dla gracza pierwszego również okazywała się korzystna decyzja o podjęciu strategii B. W tej sytuacji wychodzą nam dwa punkty świadczące o występowaniu równowagi nasza. W każdej z nich zachodzi sytuacja, że zmiana dla każdego z tych graczy byłaby niekorzystna. Pamiętajmy o tym, że w każdej grze może występować przynajmniej jedna równowaga typu nasza. Na pewno te równowagi, tak jak w tym zadaniu, one nie muszą być ekwiwalentne, czyli dawać równoważną taką korzyść. To jest przykład szczególny. Te wartości nie muszą być sobie takie same, to na pewno. I pamiętajmy, że powiedzmy punkty świadczące o równowadze nasza nie muszą być optymalne w sensie Pareto.